Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarze All for One, nowa jakość zarządzania transportem w SAP Transportation Management. Ja się nazywam Aleksandra Burcka, jestem moderatorem tego spotkania. Miło mi powitać naszego eksperta. Michał zaprezentuje Państwu dzisiejszy temat. Michał Szczepański, witamy Cię, Michał. Dzień dobry, witam. Teraz pozwolę sobie włączyć slajd. Podczas dzisiejszej sesji poruszymy w największym skrócie następujące wątki. Zmiany w podejściu SAP do zarządzania transportem w przeszłości i co nas czeka w przyszłości bliższej i trochę dalszej. Najważniejsze różnice między SAP Letra i SAP Transportation Management w różnych jego odmianach. Następnie nasz ekspert pokaże Państwu przebieg procesu obsługi transportu w SAP Transportation Management na poziomie na tyle ogólnym, na ile ramy czasowe tutaj tego webinara nam pozwalają. Ramy czasowe, czyli zaplanowaliśmy około 45 minut. Najpierw Michał zaprezentuje rozwiązanie, opcje, możliwości. Przewidzieliśmy na koniec sesję Q&A, z tym, że chciałam Państwa zachęcić do zadawania pytań na bieżąco, tak jak przyjdą Państwu do głowy, w okienku Questions. Na koniec, po zakończeniu swojej części, Michał spojrzy na te pytania i w miarę możliwości czasowych odpowie na wszystkie bądź na część z nich. Jeśli nie na wszystkie, to na pozostałe otrzymacie Państwo odpowiedź drogą mailową. No i webinar jest nagrywany, będzie dostępny później na naszym kanale YouTube. Otrzymacie Państwo również mailem link do tego nagrania. A przechodząc już do samej kwestii zarządzania transportem. Jeśli mamy letra, jakie są nasze opcje? Co w związku z tym, że już nieuchronnie zbliża się rok 2030 i związany z tym koniec wsparcia dla tego rozwiązania? Co można począć w tej sytuacji? A jeśli dotąd korzystaliśmy z innego rozwiązania do zarządzania transportem, a czeka nas wdrożenie S/4HANA bądź migracja do S/4HANA, czego możemy się spodziewać w tym nowym SAP-ie w zakresie zarządzania transportem? Co SAP ma nam do zaproponowania? A może korzystamy z zupełnie innego systemu ERP, a szukamy dobrego rozwiązania do zarządzania transportem? I czy tutaj może właśnie wersja SAP TM, tak zwana standalone, czyli osobno odrębny system, może właśnie to spełni nasze oczekiwania? No właśnie, standalone, embedded, wersja wbudowana, wersja wolnostojąca. SAP Transportation Management w wersji funkcjonalności podstawowej, rozszerzonej, czym to się różni, jak to rozumieć, jak to rozgryźć. Zapraszam do zabrania głosu naszego eksperta Michała, który nakreśli Państwu potencjalne dalsze kroki w tych różnych scenariuszach i możliwe rozwiązania oraz różnice między nimi. Przekazuję głos teraz Michałowi. Dziękuję Ci bardzo, Olu, za to wprowadzenie. Bardzo miło mi Państwa powitać raz jeszcze na dzisiejszym webinarze. Moje nazwisko Szczepański Michał, jestem konsultantem SAP w All for One Poland od około 2 lat i tak jak już zostało to wspomniane, dzisiaj postaram się Państwu przybliżyć tematykę SAP Transportation Management w systemie S/4HANA. Udostępnię Państwu teraz agendę, na której będziemy chcieli dzisiaj bazować. W pierwszej kolejności opowiemy sobie, w jaki sposób ewoluowało podejście do zarządzania transportem w SAP, jak to wyglądało dawniej i jak to wygląda aktualnie i co czeka nas w najbliższej bądź też troszkę dalszej przyszłości. Następnie porównamy sobie możliwości wersji podstawowej oraz rozszerzonej SAP Transportation Management. Tutaj szczególnie myślę, może to być interesujące, jako że każda z tych wersji ma swoje własne zastosowania i oczywiście dla niektórych firm jedna z nich będzie bardziej odpowiednia, dla drugich ta druga. Następnie wyróżnimy sobie możliwości przejścia z obsługiwania transportu poprzez komponent Letra, a moduł Transportation Management, jakie są dostępne możliwości niejako przejścia z jednego rozwiązania na drugie, bądź też uruchomienia
dopiero tego nowego podejścia, czyli SAP Transportation Management. W kolejnym kroku porównamy sobie, jakie są różnice, czy też jakie możliwości deploymentu tego systemu SAP Transportation Management są dostępne. Tutaj, i tak jak już też wspomniała Ola, skupimy się na wersji embedded oraz side by side, co wyjaśnimy sobie za momencik. W przedostatnim kroku, aczkolwiek jednym z ważniejszych, postaram się też Państwu opowiedzieć, w jaki sposób przebiega podstawowy proces w module Transportation Management w SAP S4HANA. Na koniec podsumujemy dzisiejsze dywagacje oraz rozpoczniemy sekcję Q&A, w której postaramy się odpowiedzieć na zadawane przez Państwa pytania. Także gorąco raz jeszcze zapraszam do zadawania pytań na bieżąco. Pod koniec spotkania postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Na sam początek, tak jak już wspominałem, zarządzanie transportem w SAP, ewolucja podejścia. Do września 2017 roku w SAP mieliśmy możliwość wykorzystywania tylko komponentu Letra, którego nazwę można rozszerzyć jako Logistics Execution Transportation. Było to podstawowe narzędzie, które w systemie SAP umożliwiało planowanie, monitorowanie i realizację transportu, jak również rozliczanie kosztów fraktu. Nie tylko podstawowe, ale i praktycznie jedyne, co zostało zmienione wraz z systemem S4HANA w 2017 roku. Już od września 2017 roku wraz z systemem S4HANA mamy możliwość wykorzystywania zarówno komponentu Letra, jak i osobnego modułu, jakim jest właśnie SAP Transportation Management, czyli w języku polskim zarządzanie transportem. Jest on na ten moment w systemie S4HANA jednym z dwóch rozwiązań, jako że komponent Letra wciąż jest dostępny i wciąż można go używać. Poza Letrą mamy dostępne dwie wersje, podstawową i rozszerzoną SAP Transportation Management, w których można ten transport osobno obsługiwać. Sytuacja, którą mamy aktualnie, zmieni się od stycznia 2031 roku, jako że SAP zapewnił wsparcie komponentu Letra jedynie do końca 2030 roku. Tak jak też tutaj mają Państwo zaprezentowane na slajdzie, jedynym wyjątkiem jest komponent Letra w komponencie ES Oil, który jest przeznaczony dla przemysłu naftowego, gdzie SAP tych zmian już nie przewiduje. Warto jednak jest mieć na uwadze, że od stycznia 2031 roku niejako będziemy zmuszeni korzystać już z modułu SAP Transportation Management w razie potrzeby kontroli transportu w firmie, ponieważ Letra nie będzie już niestety dostępna. Stąd też można powiedzieć, że przejście do SAP Transportation Management jest tak naprawdę nieuniknione. SAP Transportation Management, wersja podstawowa czy rozszerzona. Tak jak wspomniałem, mamy dwie wersje SAP Transportation Management, które dzielą się na wersję podstawową i rozszerzoną. Wersja podstawowa jest integralną częścią systemu SAP S4HANA i nie potrzebuje dodatkowej licencji, jednakże wersja rozszerzona SAP Transportation Management dodatkową licencję już potrzebuje. Zgodnie z tym, co można również aktualnie zobaczyć na udostępnionym ekranie, możemy porównać sobie, w jakich sytuacjach konkretny typ tego systemu Transportation Management będzie odpowiedni. Przede wszystkim podstawowa wersja jest nieco ograniczona w stosunku do rozszerzonej, stąd też jej przeznaczenie będzie kierowało się głównie do firm planujących transport na własne potrzeby w
niezbyt skomplikowanym scenariuszu. W przypadku wersji rozszerzonej tutaj już mamy dużo większe możliwości, stąd też będzie odpowiednim wyborem dla firm, które usługi transportowe świadczą dla kogoś innego, bądź też skupiają się właśnie na samym transporcie. Jedną z podstawowych różnic między wersją podstawową a rozszerzoną jest również to, że w wersji podstawowej planowanie transportu dostępne jest jedynie dla dokumentów dostaw wychodzących i przychodzących w systemie SAP ERP, czyli SAP S/4HANA. Tutaj odpowiednio mamy integrację z modułem SD i MM, aczkolwiek warto to mieć na uwadze, że tylko na podstawie tych dostaw możemy planować transport w SAP Transportation Management. W przypadku rozszerzonej wersji Transportation Managementu mówimy tutaj poza dokumentami dostaw również zamówienia po stronie zarówno modułu SD, jak i MM. Następnie planowanie, które jest tak naprawdę najważniejszym elementem Transportation Management. W wersji podstawowej jest dostępne tylko manualnie przez planistę, operatora, poprzez kokpit systemu Transportation Management, o którym powiemy sobie nieco więcej w późniejszym etapie. W wersji rozszerzonej mamy dostępny szereg rozwiązań bazujących na dość rozbudowanych algorytmach, które pozwalają ten transport automatycznie planować, automatycznie optymalizować to planowanie transportu. W wersji podstawowej, jeżeli chodzi o rozliczanie kosztów frachtu, czy też ich późniejsze rozkładanie na odpowiednie organy, te możliwości są dość ograniczone, aczkolwiek i tak szersze niż w przypadku komponentu letra. Jednakże w wersji rozszerzonej ta funkcjonalność jest dużo bardziej rozbudowana. Przede wszystkim możemy tutaj mówić o szerszej integracji z modułami SD i MM. Taką najważniejszą funkcją, najbardziej pozwalającą zautomatyzować pracę, byłoby chociażby dzielenie kosztów, refakturowanie tych usług pomiędzy spółkę sprzedającą a klienta, czyli przenoszenie już kosztów frachtu z dokumentów leżących po stronie Transportation Management na dokumenty po stronie sprzedaży i dystrybucji, to znaczy na przykład na faktury dla klienta. Jeżeli chodzi o integrację z modułem MM, tutaj możemy liczyć między innymi na automatyczne kreowanie faktur przychodzących, którymi możemy rejestrować odpowiednie koszty, które za transport płacimy. Stąd też ta integracja jest tutaj bardzo ważna. W jakim stopniu jest również dostępna w wersji podstawowej, ale wersja rozszerzona pozwala na dużo większe możliwości. Dodatkowo, jeżeli chodzi o wersję rozszerzoną i kwestie, które nie są dostępne w wersji podstawowej, to przede wszystkim mamy dość rozbudowany interfejs do komunikacji z przewoźnikami, do ofertowania i realizacji przetargów. Te informacje można automatycznie pobierać do systemu Transportation Management. Wtedy wszystkie te podsumowania, całe planowanie na tym również będzie się opierać i te optymalizatory, o których wspomniałem, czyli te algorytmy, które po stronie rozszerzonej wersji Transportation Management pozwalają na zoptymalizowane planowanie transportu, będą to również brały pod uwagę. Dodatkowo mamy dostępne narzędzia wspierające zarządzanie niezgodnościami przy rozliczaniu kosztów frachtu, czy tak zwane event management, czyli monitorowanie realizacji transportu przy pomocy zdarzeń. Jak przejść z komponentu letra do Transportation Management? Tak jak wspomniałem, podstawowa wersja Transportation Management jest niejako następcą komponentu letra, czyli mamy zapewnione wszystko to, co w komponencie letra, aczkolwiek mamy też drobną nawiązkę, która pozwala na nieco szersze, nieco prostsze planowanie tego transportu czy jego wykonywanie, jak również rejestrację kosztów.
SAP nie przewiduje migracji jednego rozwiązania do drugiego, czyli w momencie, kiedy korzystają Państwo z komponentu Letra, nieuniknionym jest to, że przy uruchomieniu SAP Transportation Management trzeba by było ten moduł od początku wprowadzić od tak naprawdę od zera. Funkcjonalność Transportation Management zbudowana jest od podstaw i tak jak wspominaliśmy, jest on następcą systemu Letra, aczkolwiek cała funkcjonalność wygląda nieco inaczej, ponieważ cały ten system opiera się na osobnych programach, na osobnych rozwiązaniach, więc nie korzystamy już tutaj w żadnym wypadku z rozwiązań dostępnych w Letra. Całe rozwiązanie jest kompletnie nowe. Tutaj już nie mamy tego powielania rozwiązań z rozwiązań poprzednich. W przypadku Transportation Management w wersji rozszerzonej świadczenie usług operatora logistycznego jest również związane z generowaniem przychodów, co jest zintegrowane z modułem SD w SAP. To tutaj, tak jak wspominałem przed chwilą, w wersji rozszerzonej mamy tę możliwość, aby odpowiednie koszty rozdzielać między spółkę sprzedającą, a klientów poprzez automatyczne importowanie na faktury sprzedażowe odpowiedniej części kosztów frachtu. Jeżeli chodzi o podstawowe różnice między Letrą i podstawową wersją SAP Transportation Management. Przede wszystkim w Transportation Management mamy dużo bardziej zaawansowane i rozszerzone możliwości pod kątem optymalizacji tras, zarządzania flotą, zaawansowanego planowania i harmonogramowania. Sama integracja z pozostałymi modułami jest nieco szersza. Co prawda w wersji rozszerzonej jest ona dużo, dużo większe niż w wersji podstawowej, ale już wersja podstawowa zapewnia większe możliwości niż komponent Letra, w którym skupiamy się szczególnie na podstawowych procesach transportowych i ich rejestrowaniem w SAP-ie. Jeżeli chodzi o integrację i elastyczność podstawowej wersji SAP Transportation Management, jak i Letra, tak jak wspominałem, sama integracja z innymi modułami jest już dużo bardziej rozbudowana, między innymi z SAP EWM, czyli Extended Warehouse Management, czy też Global Trade Services, dzięki czemu to zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie transportem, jego planowaniem i kontrolowaniem jest dużo bardziej przystępne. Sama Letra, jak już wiemy, jest dostępna tylko do 2030 roku, więc Transportation Management będący naturalnym następcą, rozwinięciem chociażby pod kątem technologicznym jest czymś, w co powinniśmy celować przy projektowaniu rozwiązań transportowych w SAP, mimo że sama Letra jest nadal dostępna. Trzeba mieć na uwadze, że jest to jeszcze tylko przez następne niecałe 6 lat. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samą optymalizację planowania transportu, mamy w SAP Transportation Management również szersze możliwości analizy kosztów, czy też optymalizacji tych kosztów w podstawowej wersji SAP Transportation Management w porównaniu do komponentu Letra. Implementacja SAP Transportation Management w podejściu Embedded oraz Side-by-Side. Od wersji S4HANA 17.09 Transportation Management jest częścią wbudowaną w sam system ERP i to nazywamy tym systemem Embedded Transportation Management, czyli wbudowanym systemem transportowym w systemie ERP. Nie potrzebujemy w takim przypadku dodatkowych interfejsów. Wszystkie dane są dostępne bezpośrednio z systemu ERP i sama integracja jest wtedy dużo prostsza. Nie mamy replikacji danych podstawowych, ponieważ cały czas pracujemy tak naprawdę na tych samych obiektach w systemie. Sama konfiguracja tej integracji z innymi modułami jest wtedy mniej skomplikowana, co prawda jest też mniej rozbudowana, aczkolwiek dla podstawowych wymagań będzie to dużo lepsze rozwiązanie.
Dodatkowo należy powiedzieć, że podstawowe funkcje zarządzania transportem, czyli ten podstawowy Transportation Management, jest dostępny tylko w wersji embedded, czyli w tej wersji wbudowanej. W przypadku wersji side-by-side musimy już zapewnić dodatkową licencję rozszerzonej wersji Transportation Management. Dodatkowo do tych profitów płynących z korzystania z wersji embedded należą oczywiście niższe koszty operacyjne. Nie potrzebujemy utrzymywać dodatkowego systemu, nie potrzebujemy dodatkowych zasobów, dzięki czemu sama wydajność kosztowa, czy też wydajność samego systemu może być dużo lepsza, ponieważ nie komunikujemy tutaj już dwóch osobnych maszyn, dwóch osobnych systemów. Jeżeli chodzi o rozwiązanie side by side, czyli wystawianie tego systemu Transportation Management niezależnie, mamy tutaj jak najbardziej również możliwości komunikacji systemem ERP czy też SAP S/4HANA poprzez dwa podstawowe interfejsy, czyli DRF lub CIF. Tak jak wspominałem, jest to co prawda dodatkowy krok do komunikacji z tymi pozostałymi modułami, aczkolwiek same możliwości również są dużo szersze. Przede wszystkim przy takim rozwiązaniu mamy dużo lepszą skalowalność, ponieważ utrzymując system do zarządzania transportem jako osobny system, jako osobne środowisko, mamy tutaj tak naprawdę wolność wyboru, z jakimi innymi systemami on będzie się później komunikował. Czy to będzie system S/4HANA, czy może cały landscape poszczególnych systemów i to całe zarządzanie transportem chcemy scentralizować. Jeżeli byśmy mieli to wykorzystanie w wersji embedded, byłoby to znacznie trudniejsze, jako że ten system byłby, przepraszam, ten komponent SAP Transportation Management byłby związany przede wszystkim z tym systemem, w który jest wbudowany i sama komunikacja z pozostałymi systemami byłaby już nieco utrudniona. W przypadku wersji side by side możemy w dużo bardziej scentralizowany sposób zarządzać całym transportem z jednego centralnego punktu. Dodatkowo warto też wspomnieć, że takie rozwiązanie będzie dużo bardziej elastyczne. Same koszty operacyjne mogą być co prawda większe, ponieważ wtedy musimy zapewnić odpowiednie zasoby fizyczne, zasoby komputerowe do utrzymania takiego systemu, aczkolwiek tutaj należy w pierwszej kolejności przeanalizować potrzeby państwa i wtedy zdecydować, które z podejść będzie dużo bardziej odpowiednie. Jak również wspomniałem, w wersji side by side dostępną mamy tylko rozszerzoną wersję Transportation Management, więc same koszty licencji będą tutaj większe. Następnie chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda podstawowy proces planowania transportu, czy też samej kontroli transportu w systemie SAP pod kątem SAP Transportation Management w taki bardzo podstawowy sposób. Jeżeli chodzi o kroki, które w takim procesie zachodzą, możemy je podzielić na pięć widocznych aktualnie na ekranie. Pierwszym z nich będzie tworzenie zapotrzebowań transportowych, o których troszkę więcej powiemy sobie za momencik. Następnie planowanie transportu, które wynika już z zapotrzebowań transportowych. Po planowaniu transportu możemy monitorować i wykonywać sam transport, czyli kontrolować, jak sam proces tego transportu przebiega po jego wyjeździe z magazynów. Następnie, gdy już transport jest zrealizowany, możemy kalkulować koszty i rozliczać fracht z przewoźnikami. No i na koniec oczywiście analityka i raportowanie. To, co jest tak naprawdę fundamentem każdego z modułów SAP, czyli możliwości kontroli wszelkich dokumentów, realizacji konkretnych transportów w systemie. Jeżeli chodzi o krok trzeci i piąty, czyli monitorowanie wykonania transportu oraz analitykę i raportowanie, na nich będziemy się skupiać nieco mniej. Przede wszystkim opowiemy sobie o tworzeniu zapotrzebowań transportowych, planowaniu transportu i kalkulacji kosztów, ponieważ są to tak naprawdę najbardziej istotne
istotne etapy w realizacji transportu w Transportation Management. Zanim jednak przejdziemy do samego procesu, warto nieco powiedzieć o danych podstawowych, które możemy w SAP Transportation Management definiować. Takimi podstawowymi obiektami byłyby lokalizacje, dane podstawowe produktu, przewoźnicy i operatorzy, sieć transportowa, o której podziale powiemy sobie za momencik, harmonogramy i odcinki, czy też zasoby, takie jak pojazdy, czy też pozostałe sprzęty. Ostatnią podstawową daną podstawową są stawki transportowe, które są przede wszystkim istotne dla kalkulacji kosztów. Same dane podstawowe w SAP Transportation Management, tak jak już to wspominaliśmy, mogą być pobierane z pozostałych modułów w SAP, tak jak na przykład lokalizacje, dane konfiguracyjne i dane biznes partnera za pomocą raportów, czy też manualnego tworzenia możemy tworzyć w SAP lokalizację na podstawie danych partnerów biznesowych, czy też klientów, bądź też dostawców, którzy już w systemie ERP są wykorzystywani. Dzięki temu zapobiegamy replikacji danych, czyli nie tworzymy tych samych informacji po raz kolejny na potrzeby Transportation Management, tylko wykorzystujemy to, co już w SAP zostało zdefiniowane. Naszym zadaniem jest tylko połączenie tych informacji i wskazanie Transportation Management, że to jest w tej kwestii istotne. Jeżeli chodzi o dane podstawowe produktu, tutaj też operujemy na tym, co w systemie ERP jest dostępne. Wszystkie produkty są transferowane z zdefiniowanych już wcześniej po stronie czy to SD, czy to MM. Sama sieć transportowa, która składa się na strefy transportowe, lokalizacje, o których przed chwilą powiedzieliśmy, transportation lanes, czyli linie transportowe, trasy, czasy przejazdów, czy też tak zwane trade lanes. Wszystkie te informacje możemy w mniej lub bardziej szeroki sposób importować z systemu ERP. Jeżeli chodzi o lokalizację, nieco sobie o tym powiedzieliśmy. Takimi lokalizacjami mogą być na przykład magazyny, czy też punkty załadunku i rozładunku, określone zakłady spółki, czy też określone zakłady klienta. To wszystko może być lokalizacją. Takie lokalizacje możemy objąć w strefy transportowe. Strefy transportowe obejmują nam szereg lokalizacji, dzięki czemu możemy też bardziej scentralizować cały transport, ponieważ nie musimy referować za każdym razem do konkretnej lokalizacji. Możemy transport kierować w konkretną strefę transportową, po której to już stronie będzie rozdystrybuowanie tego na konkretne lokalizacje. Transportation lanes, czyli linie transportowe, są jednostronnymi sieciami połączeń między konkretnymi lokalizacjami czy strefami transportowymi. Tutaj możemy konfigurować połączenia, czyli te linie transportowe między na przykład lokalizacją a strefą transportową, między dwiema lokalizacjami, między dwiema strefami transportowymi, czy też między strefą transportową a lokalizacją. Warto też pamiętać o tym, że taka linia transportowa jest jednokierunkowa. To znaczy, jeżeli definiujemy tutaj tą linię jedynie od siedziby do klienta, to w przypadku powrotu musielibyśmy zdefiniować drugą linię transportową, która będzie tą samą tak naprawdę trasą, tylko że w drugą stronę. Dodatkowo mamy trasy i czasy przejazdów. Trasy odpowiadają temu, co linie transportowe pierwotnie definiują, czyli połączenia między dwiema poszczególnymi lokacjami czy też strefami, tylko że tutaj już te trasy są powiązane per se z tym, z czym będzie miał tak naprawdę kierowca do czynienia. Dodatkowe czasy przejazdów, które można zdefiniować odgórnie, dzięki czemu na potrzeby planowania będziemy mieli nieco więcej informacji. Jeżeli chodzi o harmonogramy
I odcinki, tutaj myślę, że mogą one być dosyć samowyjaśniające. Definiować harmonogramy możemy chociażby dla kierowców, którzy są jednym z tak naprawdę zasobów firmy. Może to brzmieć nieco brutalnie, aczkolwiek w ten sposób jest to definiowane w SAP Transportation Management. Poza tym, jeżeli chodzi o zasoby, mamy do dyspozycji również pojazdy, które możemy podzielić na aktywne i pasywne, które tak naprawdę różnią się tym, że aktywne mogą samodzielnie się poruszać, a pasywne wymagają zewnętrznego źródła, aby być w ten ruch wprawionym. Dodatkowo jeszcze są pozostałe zasoby, takie jak sprzęt pomocniczy czy rozkłady jazdy, które możemy przypisywać również do kierowców. Stawki transportowe, kontrakty, skale i warunki cenowe są w bardzo dużym telegraficznym skrótem, podobnym obiektem jak definicja cen w systemie sprzedaży i dystrybucji. Dzięki temu możemy w bardzo rozbudowany sposób definiować, jakie koszty mają się naliczać w przypadku każdego konkretnego transportu, każdego frachtu. Mamy tutaj naprawdę bardzo szeroką gamę opcji, chociażby definiowanie tych kosztów na podstawie uśrednionej ceny paliwa w przeliczeniu na długość trasy, co można interfejsami również na bieżąco aktualizować. Pierwszym krokiem na etapie kontroli transportu w SAP Transportation Management jest tworzenie zapotrzebowań transportowych. Czym są tak naprawdę zapotrzebowania transportowe? Zapotrzebowaniami transportowymi możemy nazwać czy też określić wszelkie dokumenty pochodzące z systemu ERP. Tak jak już wspominałem, w wersji podstawowej będą to dokumenty dostaw przychodzących lub wychodzących, w wersji rozszerzonej również zlecenia sprzedaży bądź też zakupu, które podlegają planowaniu. Oczywiście nie każde zlecenie czy nie każda dostawa będzie takiemu planowaniu podlegać, aczkolwiek zgodnie z konfiguracją, jeżeli dany typ dokumentu podlega planowaniu transportem, będzie w tym transportation management brany pod uwagę jako zapotrzebowanie transportowe. Takie zapotrzebowanie transportowe wskazuje nam już w systemie transportation management przede wszystkim, na jaki towar jest zapotrzebowanie oraz z jakiego punktu do jakiego to ma być przetransportowane. Podstawowym typem zapotrzebowania transportowego będzie jednostka transportowa, czyli po angielsku freight unit, które są budowane według zdefiniowanych w konfiguracji reguł. Takie reguły mogą nam określać na przykład twarde ograniczenia, tak jak lokalizacje i daty, którym mają podlegać, niekompatybilności, czyli reguły zapewniające rozdzielenie produktów, które nie powinny być przewożone razem. O tym powiemy sobie nieco więcej w późniejszym etapie. Ilości, które powinniśmy dostarczyć, strategię łączenia pozycji z dokumentów źródłowych w jednostki transportowe, ponieważ nie wszystko, co jest na danym dokumencie, powinno być w jedną jednostkę transportową połączone. To wiąże się też z niekompatybilnościami, o których mówiliśmy przed sekundą, czy też uwzględnianie opakowań w oparciu o dane podstawowe materiałów, czy też inne definiowanie tych opakowań. Takich zestawów reguł może być przypisanych wiele do poszczególnych dokumentów. Na podstawie tego Transportation Management wie, w jaki sposób taka jednostka transportowa, czyli to Freight Unit, powinny zostać zbudowane już po stronie tego osobnego modułu. Po tym, gdy już takie zapotrzebowania transportowe mamy w systemie zdefiniowane, to znaczy w systemie pojawiły nam się już na przykład jakieś jednostki frachtowe, jednostki transportowe, kolejnym krokiem będzie przejście do planowania transportu. W dużym skrócie planowanie transportu polega na
zebraniu odpowiednich jednostek transportowych w zlecenia transportowe. Takie planowanie transportu, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, bazuje na utworzonych jednostkach transportowych i można je przeprowadzić na dwa sposoby. To już też w dużej mierze będzie zależne od wersji Transportation Management, na której operujemy, czyli manualnie w kokpicie do planowania lub też automatycznie z wykorzystaniem optymalizatora. Jeżeli chodzi o ten optymalizator, tu już jest wymagana wersja rozszerzona Transportation Management, więc w wersji podstawowej ta odpowiedzialność spoczywa na planiście. Jeżeli chodzi o szczegóły kokpitu do planowania czy też optymalizatora, przejdziemy do tego za momencik, aczkolwiek dobrze też tutaj wspomnieć, że kryteria przypisania tych jednostek transportowych do poszczególnych zleceń transportowych, które są już finalnym efektem planowania transportu, są zależne od zdefiniowanych w systemie profili. W systemie, to znaczy w module Transportation Management. Tak naprawdę wszystko, co się dzieje w planowaniu transportu w Transportation Managementie, jest zależne od szeregu profili, które kaskadowo się ze sobą łączą i decydują o tym, w jaki sposób dane zlecenia powinny być zbudowane. Takie zlecenia przechowują już rezultat planowania, pozwalają na jego dalsze monitorowanie i adaptację, a do samych zleceń transportowych poza jednostkami transportowymi wynikającymi z zapotrzebowań transportowych przypisujemy również trasy, zasoby takie jak na przykład pojazd czy też kierowca, jak również wybieramy przewoźnika, który będzie się zajmował tym konkretnym zleceniem transportowym. Ograniczenia w planowaniu transportu. Ograniczenia pozwalają nam na zdefiniowanie, można tutaj powiedzieć, kryteriów, według których dane towary powinny być łączone ze sobą nawzajem, bądź też z konkretnymi pojazdami. Tutaj przede wszystkim te ograniczenia możemy określić jako pojemność pojazdu lub kombinacji pojazdów, ciężarówka i przyczepa. Dla każdego z zasobów, jakim jest właśnie pojazd, przypisujemy jego wymiary, jego pojemność, czy też jego typ. Następnie przedziały załadunkowe, lokalizacje magazynów, obsługa zasobów, godziny otwarcia, kalendarze i schematy zmian, czy też harmonogramy oraz niekompatybilności, czyli ograniczenia wynikające na przykład z cech zasobów i cech produktów przewożonych. Tutaj takim podstawowym przypadkiem, który przychodzi mi do głowy, byłoby przede wszystkim połączenie odpowiedniego asortymentu z typem pojazdu, w którym jest przechowywany na przykład pojazd chłodniczy w przypadku, gdy przewozimy towary wymagające niskiej temperatury. Taką niekompatybilnością byłby na przykład pojazd, który takiej chłodni nie posiada. Oczywiście możemy tutaj o tym rozmawiać dużo szerzej, aczkolwiek jest to takie bardzo podstawowe ograniczenie pod kątem niekompatybilności, dodatkowo cechy produktów przewożonych, czyli wyeliminowanie na przykład zagrożeń krzyżowych, zanieczyszczeń krzyżowych, nie przewozimy razem jedzenia i środków czyszczących i takie niekompatybilności można w systemie odpowiednio zdefiniować. Oczywiście ograniczenia mogą wynikać nie tylko z samych danych podstawowych dostępnych w Transportation Management, ale wynikać mogą również z ograniczeń, które mają swoje źródło w procesach modułów SDIMM i związanych z nimi danymi, tak jak na przykład maksymalna liczba miejsc przeładunku przy planowaniu trasy trzeba wziąć to pod uwagę, ponieważ nie zawsze dostępna jest trasa, która spełnia ten limit, czy też na przykład limity odległości, czas trwania, okna czasowe odbioru i dostawy, czyli tutaj już operujemy na kalendarzach firmowych, które sobie definiujemy. Planowanie transportu bierze takie kwestie pod uwagę.
Czy również inne ograniczenia, takie jak minimalny i maksymalny czas przechowywania w hubie, czy czasy załadunku i rozładunku, jak również ograniczenia planowania. Planowanie transportu i profile planowania. Tak jak już wspominałem, większość ograniczeń, czy też większość wskazań, które system Transportation Management bierze pod uwagę przy planowaniu czy wykonywaniu transportu, opiera się na profilach planowania. Tutaj mamy wspomniane, że są one centralnym elementem planowania transportu, ponieważ na ich podstawie to planowanie może przebiegać. Grupują one kluczowe parametry, takie jak sterowanie dostępną powierzchnią załadunkową, ustawienie optymalizatora w przypadku wersji oczywiście rozszerzonej, ustawienia dotyczące planowania załadunku, ograniczenia i koszty frachtu, niekompatybilności, wybór przewoźnika czy też ręczne planowanie. Każde z tych ograniczeń, każde z tych etapów planowania wynika z odpowiedniego przypisanego profilu, który decyduje o tym, co potem system sam w sobie będzie mógł zrealizować, bądź też co planista będzie mógł w tym miejscu zrealizować. Planowanie transportu, kokpit transportu. Jest to pierwsza tak naprawdę z dwóch głównych opcji planowania transportu w SAP. Przede wszystkim będzie ona istotna w przypadku wersji podstawowej, ponieważ jest centralnym i najważniejszym miejscem, w którym planista, przepraszam, takim transportem może zarządzać. Jako że w wersji podstawowej nie mamy dostępnego optymalizatora, to wszystkie te zadania leżą na planiście. Ten kokpit transportu, jako że SAP Transportation Management jest względnie nowym rozwiązaniem, względnie aktualnym, wspiera pracę na wielu ekranach, gdzie można dostosowywać układ takiego kokpitu pod własne preferencje. Takie dane, które są w tym kokpicie prezentowane, to na przykład jednostki transportowe, które spełniają kryteria wyboru zdefiniowane we wcześniejszym etapie, dostępne zasoby, czyli na przykład pojazdy bądź też kierowców, których mamy dostępnych w ramach danych jednostek transportowych, jednostek frachtowych, którzy mogą być niejako wykorzystani do utworzenia zleceń transportowych. Istniejące zlecenia transportowe, którymi możemy w dalszym etapie zarządzać, możemy do nich przypisywać nowe osoby, nowych przewoźników, czy też nowe pojazdy. Mamy dostępne również mapy, na których możemy monitorować aktualne przebiegi transportu, jednakże w przypadku implementacji map musimy tutaj operować na zewnętrznym dostawcy map, ponieważ SAP sam w sobie nie dostarcza zasobów związanych z samą mapą. Mamy możliwość podpięcia zewnętrznego zasobu od zewnętrznego dostawcy, ale domyślnie sama mapa nie jest dostarczona. Dodatkowo mamy tutaj możliwości kontroli, możliwości monitorowania tego planowania, na przykład przez wykresy Ganta, czy też plany załadunkowe. Jeżeli chodzi o zalety takiego kokpitu transportu, przede wszystkim jest nią to, że zależy ona tylko i wyłącznie od planisty. To znaczy, tutaj nie mamy już samowolki systemu, jeżeli można tak to nazwać. Nie zostawiamy wszystkiego temu optymalizatorowi, który zajmuje się tym w wersji rozszerzonej. Na wszystko wpływ ma planista. Oczywiście w jakiś sposób może to być spowolnienie pracy, czy też dodanie dodatkowych zadań planiście, aczkolwiek zwiększa to kontrolę, czy też pozwala na ręczne dostosowywanie, modyfikowanie tych harmonogramów, tras, czy też zasobów na nieprzewidziane zdarzenia, co oczywiście jest też możliwe po wykonaniu zadania przez optymalizator, ale tutaj już od samego początku można to brać pod uwagę, realizując to manualnie. Optymalizator z kolei, który dostępny jest w wersji rozszerzonej,
opisujemy jako VSR Optimizer, czyli Vehicle Scheduling and Routing Optimizer z języka angielskiego. Taki optymalizator pozwala na uwzględnienie kryteriów zdefiniowanych w odpowiednich profilach czy też ograniczeniach i wykorzystać je do optymalizowania tras czy też kosztów do odpowiedniego zlecenia transportowego. Tutaj opcji jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o wskazywanie optymalizatorowi, według jakich kryteriów ma realizować to planowanie, ale podstawowymi kryteriami mogłyby tu być na przykład optymalizacja kosztów, dostosowanie do dostępności kierowców, do ich chociażby kwalifikacji, do dostępności pojazdów, harmonogramów, czy też odpowiednich czasów dostępnych do załadunku, czy też rozładunku u klienta. W przypadku takiego optymalizatora niepohamowaną zaletą jest to, że zdejmujemy dużą część odpowiedzialności z planisty, aczkolwiek mamy tutaj już nieco mniejsze możliwości kontroli takiego planowania, ponieważ system realizuje to tak naprawdę za nas. Potem możemy to skontrolować i zmodyfikować, aczkolwiek nie mamy tej kontroli od samego początku i ryzykujemy, że coś może zostać pominięte przy późniejszej kontroli, aczkolwiek samo przepisywanie tego automatycznie, bazujące na dosyć rozbudowanych algorytmach, jest narzędziem niesamowicie przydatnym. Planowanie transportu, profil wyboru przewoźnika. Tak jak wspominałem, bardzo dużo kwestii w planowaniu transportu w SAP Transportation Management zależy od wielu profili. Jednym z nich jest profil wyboru przewoźnika, który pozwala na sugerowanie przez system, czy też jego automatycznego wybieranie odpowiednich przewoźników na podstawie przeróżnych kryteriów. Takimi kryteriami mogą być na przykład niekompatybilności, priorytety w wyborze, alokacje, ranking przewoźników, czy też zdefiniowane wcześniej inne kryteria. Jeżeli chodzi o ranking przewoźników, możemy tutaj go definiować na przykład na podstawie zrealizowanych już wcześniej wraz z tym przewoźnikiem zleceń transportowych, czy też opinie na temat tego przewoźnika, oceny, które można mu przypisywać. Na podstawie wszystkich tych informacji oraz obłożenia poszczególnych przewoźników, system może decydować, który przewoźnik może być tym najlepszym do konkretnego zlecenia transportowego, które już oczywiście definiuje nam miejsce źródłowe i docelowe, czy inne zasoby jak pojazdy i kierowców. Przewoźnik do tego może być odpowiednio dobrany. Samo to narzędzie może być bardzo, bardzo przydatne. Integracja z EWM. Jak wspomnieliśmy, SAM Transportation Management pozwala na szersze integrowanie kontroli transportu z innymi modułami, między innymi z Extended Warehouse Management, w którym dane powstałe w wyniku planowania transportu są przenoszone do EWM, a następnie mogą do tego Transportation Management wrócić, gdy już po stronie magazynowej wszystkie działania zostaną wykonane, na przykład przekazanie na inną strefę magazynową, czy też już wysłanie potwierdzenia wykonania wszystkich zadań. Taka integracja może być oparta o dokumenty dostaw, bądź też zlecenia sprzedaży, jednakże tylko w wersji rozszerzonej, jak już wspominaliśmy. Monitorowanie wykonania transportu. Jeżeli chodzi o monitorowanie wykonania transportu, nie będziemy się tutaj na tym za bardzo skupiać, ponieważ możliwości są w Transportation Management tutaj dosyć ograniczone, jeżeli chodzi o to wykonywanie transportu. Tak naprawdę sprowadza się to do oznaczania poszczególnych zleceń transportowych konkretnymi etapami, w których ono się znajduje, czyli na przykład wydaniem do przewoźnika, akceptacją przez przewoźnika, potwierdzenie przez przewoźnika dotarcia do któregoś z etapu transportu, czy chociażby już przekazanie go klientowi i zamknięcie danego
zlecenia transportowego, zamknięcie tutaj oczywiście w cudzysłowie, ponieważ oznaczamy tutaj po prostu zrealizowanie tej dostawy, zrealizowanie transportu i oznaczenie, że możemy przejść do rozliczenia frachtu z przewoźnikiem. Kalkulacja kosztów i rozliczanie frachtu z przewoźnikiem. Jeżeli chodzi o transportation management, mamy tutaj, tak jak wspominałem, bardzo rozbudowany system, który jest nieco podobny do tego istniejącego w SAP Sales and Distribution. Już na samym etapie planowania transportu, czyli przed dostarczeniem go do klienta, na dokumentach transportowych wstępnie obliczają nam się koszty związane z tym zleceniem transportowym. Dzięki temu możemy mieć do tego wgląd, możemy to przeanalizować już przed wykonaniem transportu na etapie samego planowania z poziomu chociażby kokpitu planowania, o którym mówiliśmy we wcześniejszym etapie. Taki proces rozliczeniowy może wspierać poszczególne zadania, takie jak możliwość definiowania opłat za transport, tak jak wspominałem, według bardzo rozbudowanych kryteriów, na przykład na podstawie ceny paliwa, narzędzia do ładowania stawek transportowych do systemu. Te stawki transportowe mogą tutaj też być pobierane z zewnętrznych źródeł, definicje umów frachtowych lub spedycyjnych z przewoźnikami. Na ich podstawie przy schemacie kalkulacji kosztów będziemy mogli uwzględniać osobne cenówki dla poszczególnych przewoźników, możliwość uwzględniania w rozliczaniu usług, które nie wynikają wprost z przewozu ładunku, generowanie dokumentów rozliczeniowych w referencji do zleceń transportowych, zautomatyzowane tworzenie dokumentów zakupowych pozwalających na księgowanie faktur za usługi transportowe od przewoźników. To, o czym też wspominaliśmy przy integracji z modułem MM. Tutaj możemy automatycznie rejestrować te koszty po stronie modułu MM jako faktury przychodzące. Podział kosztów na obiekty FICO, czy też integracja z modułem SD w wersji rozszerzonej. Możemy tutaj chociażby przenosić cały koszt na klienta, refakturować całość, bądź też dzielić go w jakimś odpowiednim stosunku, który również na podstawie profili możemy zdefiniować. Na koniec analityka i raportowanie. Na tym też nie chcielibyśmy się szczególnie w dniu dzisiejszym skupiać. Jeżeli chodzi o analitykę i raportowanie, mamy tak naprawdę tutaj dostępne wszystkie opcje, które są dostępne również w innych modułach, chociażby przez kokpit transportu, poprzez monitorowanie poszczególnych zleceń transportowych, weryfikacja ich aktualnego etapu, wykresy Ganta, chociażby mapy, według których możemy analizować, gdzie aktualna jednostka transportowa, czy też zlecenie transportowe się znajdują, na jakim etapie tej realizacji są, czy też raportować te wszystkie informacje do danych zewnętrznych. Podsumowując, sam transportation management może być niezwykle przydatnym narzędziem. Najważniejszą kwestią, jaką powinniśmy mieć na uwadze, jest to, czy powinniśmy wybrać wersję rozszerzoną czy podstawową wedle poszczególnych wymagań, czy też wersję wolnostojącą, czyli side by side, bądź wbudowaną w system. To też bardzo mocno zależy od tego, jakie wymagania ma konkretna firma i to już jest elementem dłuższej analizy pod kątem konkretnego wdrożenia, podczas którego można o tym zdecydować. Należy mieć na uwadze to, że aktualnie wykorzystywana letra straci swoje wsparcie z końcem 2030 roku, więc prędzej czy później transportation management trzeba będzie wprowadzić w przypadku korzystania z letry. Można to zrobić oczywiście wcześniej, aby już przygotować się na nadchodzące zmiany, bądź też przy wprowadzaniu zarządzania transportem w Państwa firmie. Można już na pierwszym etapie zdecydować się na transportation management, nawet jeżeli ta letra może wydawać się prostsza do wprowadzenia w tym momencie, czy też w perspektywie kilku następnych lat. Widzę, że
Widzę, że tutaj dostaliśmy pytanie, jeżeli chodzi o połączenie z dwoma systemami SAP w wersji side by side. Tutaj, jeżeli chodzi o wersję side by side, jak najbardziej można łączyć się z kilkoma systemami. Przede wszystkim, tak jak wspominałem wcześniej, tą możliwością wersji side by side jest to, że mamy scentralizowane zarządzanie tym transportem. To znaczy, jeżeli operują Państwo na kilku systemach ERP, w których każdy z nich może generować jakieś zapotrzebowania transportowe, mogą one być zarządzane przez jeden centralny system Transportation Management stojący osobno. Mam nadzieję, że to spełniło, to wyjaśniło to pytanie. Jeżeli jeszcze może coś powinienem wyjaśnić w tej kwestii, proszę o informacje w pytaniach. Więcej pytań na ten moment nie widzę. I jeżeli to by było wszystko na ten moment, oczywiście zachęcam też do zadawania pytań drogą mailową, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania od Państwa w przyszłości, po obejrzeniu na przykład, jeżeli po obejrzeniu na przykład nagrania tego spotkania pojawiłyby się jakieś osobne pytania, proszę dosyłać je mailowo, również postaramy się na nie odpowiedzieć. Widzę, że pojawiło się nowe pytanie. Przy połączeniu z dwoma systemami ERP, czy są rozdzielane dane podstawowe partnerów per system, czy jest ryzyko, że słowniki się nałożą? Jeżeli mamy taką sytuację, że identyczne dane są założone w dwóch różnych systemach ERP, podejrzewam, że jest możliwość nałożenia się tych danych, aczkolwiek transfer tych danych z systemu ERP do zewnętrznego systemu TM jest dosyć restrykcyjny. On na swojej drodze wykonuje różne potwierdzenia i w momencie, gdyby te dane miały się nałożyć, system nas o tym poinformuje. Jest też możliwość, aby w przypadku powielenia tych danych złączyć je w jedno, bądź też zdefiniować je jako osobne dane, jeżeli taka potrzeba by zaszła. Wygląda, że chyba nie pojawia się w tej chwili więcej pytań. Tak, dokładnie. W takim razie, jeżeli na ten temat nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo z mojej strony. W razie, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, proszę o informację mailową. Postaramy się w jak najszybszym tempie odpowiedzieć na takie dodatkowe pytania. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję i przekazuję głos Oli. Dziękuję. Michał, bardzo Ci dziękuję za naświetlenie tutaj różnych scenariuszy i opcji. Ja bym jeszcze chętnie Państwu przedstawiła na koniec krótko, czym jeszcze zajmujemy się w All for One oprócz wdrożeń i wsparcia dla systemów SAP. Wspieramy również naszych klientów we wdrażaniu i utrzymywaniu środowisk chmurowych, digitalizacji procesów i rozwoju oprogramowania i w obszarze bezpieczeństwa informacji. I to na dzisiaj, proszę Państwa, z naszej strony to tyle. Dziękuję Państwu bardzo za udział, za pytania. Tak jak Michał wspominał, jeśli przyjdą Państwu jeszcze do głowy jakieś pytania, chcielibyście Państwo od nas uzyskać informacje, czy to związane z Transportation Management, czy z innymi obszarami naszej działalności, to zachęcamy bardzo do kontaktu. Właśnie zaraz wyświetlimy slajd kontaktowy jeszcze. Możecie Państwo również do mnie pisać w ślad za korespondencją mailową, tą webinarową wcześniejszą. Także dziękuję bardzo. Zachęcam do oglądania kolejnych webinarów i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.